Crusader Kings 3, oh my god, jak dawno nie grałem w tą grę, no, chyba od momentu naszej serii polską, gdzie wywaliło mi save'y, no i troszeczkę się wkurzyłem, bo byłaby naprawdę to fajna kampania polską. No ale ja wam zadałem pytanie, jakim krajem gramy w Crusader Kings 3 i o dziwo nie wygrali Wikingowie, tylko Bizancjum, no więc zacznijmy sobie tą kampanię. Naprawdę mi się tutaj podobało, już kilku twórców oglądałem jak grali Wikingami i przejedli mi się, ale nie przypominał sobie, aby ktoś grał Bizancjum. I potem odpowiedź Torgala: Wikingowie, bo nie oglądałem innych twórców grających w CK3. Podejrzany zbieg okoliczności. Zajrzyjcie też na Enebę, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki, linki w opisie. Wybiorę zakładkę nie 1066, ale 867. Gramy od tego momentu. Aha, i powiem wam szczerze, że kusi mnie, żeby rozpocząć jako o ten tutaj Bazileus Bazilion Bazilkiewicz z rodu, który w ogóle jest obscure, co jest bardzo ciekawe. No ale szczerze mówiąc, nie znam jakoś za bardzo historii Bizancjum. Czy są jakieś filmy na ten temat? Bo bym sobie nawet obejrzał coś. Bardzo mi się podoba tutaj największy argument tego władcy, czyli jego żona. Ale w komentarzach zwróciliście uwagę, żebym nie zaczynał jako cesarz Bizancjum, tylko spróbował przejąć tutaj władzę. Jak tak zobaczymy, to jest kilka tych królestw, które można utworzyć, bo niestety na początku rozgrywki w ramach Bizancjum nie ma żadnego tytułu królewskiego, który bym mógł mieć. Ale ja myślę, że tutaj wezmę jeden z tytułów książęcych, a ten, o, pana z rodu sklerotyków, skleros się nazywa ten ród, to na pewno to oznacza. Chociaż chyba najsilniejszym na starcie jest pan z rodu, nie wiem jak śmiesznie przerobić nazwę tego, ale wiecie o co chodzi. Melisy. O, to zabłysłem inteligencją. Ród Melisy, o tak. No ale ja tutaj może moim pierwszym celem będzie utworzenie królestwa Hellas, wiecie, Hell, ha ha ha, back to Hell i tak dalej. I przejęcie w jakiś sposób władzy właśnie nad bizantyjskim imperium. Oczywiście możemy to zrobić pokojowo, możemy to robić wojną. Nie wiem jeszcze, co mi się uda zrobić dokładnie, w który sposób przejąć tą władzę, ale to myślę, że to zobaczymy w ramach rozgrywki. Gramy na Ironmanie, normalny poziom trudności, tylko zmieńmy władcę, no i zaczynajmy. Nasz książę Panteros z rodu sklerotyków, no do najbystrzejszych władców, jak widać, nie należy. Nie posiadamy żony, mimo to mamy spłodzonego dziedzica, który również spłodził swoich dziedziców bez żony. Na nasz majątek składają się dwie włości, jedna w Atenach, a druga w Beotii, jakkolwiek się to nazywa. W sumie, jeżeli chcecie, to możemy nazywać jakoś te regiony, więc zgłaszajcie się chętnie, może od imion wspierających, może od waszych propozycji w komentarzach. Dawajcie znać! No, te regiony nasze nie są dobre, możemy w nich posiadać tylko po 3 włości bezpośrednio w każdym hrabstwie, co powoduje, że niestety, patrząc na nasze prawo sukcesji, które obecnie jest, no, jako Multiple Realm Heirs, powoduje, że nasze włości zostaną podzielone. No chyba, że mielibyśmy je w ramach właśnie jednego hrabstwa, no ale to nic nam nie da, no. W tych hrabstwach, które mamy, i tak możemy posiadać tylko jeden holding, a tutaj możemy zbudować tylko i wyłącznie kościół. Ech, czemu nie mam Mosynopolis? Tutaj byśmy mieli akurat 3 twierdze dla nas. W dzisiejszym odcinku oczywiście będę starał się zdobyć jakoś tutaj poprzez małżeństwo, żeby nasza dynastia weszła do Konstantynopola. Nie wiem, czy to się uda, zobaczymy, ale wszystko po kolei. Najpierw małżonka. No, a tych trochę tutaj mamy, tam intrygi. Brzmi jak dobry plan. A naszemu synowi weźmy jakąś tutaj Włoszkę, jest taka dość genialna. Przyda się, więc zaproponujmy mu właśnie, jak masz na imię, Martynę. Książę Pirusu posiada dość sporo wojska, więc może być wartościowym sojusznikiem. I w sumie tak nie pomyślałem, że może warto byłoby tutaj naszych wnuków jakoś pożenić. Tylko, że to są dwaj chłopcy, nie? Gdzie tu się patrzyło na płeć? Ty, czym ty jesteś? Chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka, okej. Okay. Bo ty jesteś chłopcem, tak? Tak. Ach, te długie włosy, nigdy nie można być pewien, kto kim jest. To weźmy tutaj, spróbujmy zawrzeć małżeństwo, żeby któryś z moich wnuków, może ten, którym będę grał w przyszłości, o, żeby, och, prawie. Więc trzeba poprawić relacje z księciem Epirusu. Chyba, że w Atenach to zrobimy. Ej, bo on jest całkiem niezłym strategiem, tutaj wojna z nim może być kłopotliwa. No nic, i tak go zalejemy. No to spróbujmy poprawić opinię na nasz temat. Bo wysłać mu jakieś tutaj rzeczy, no to nie mogę, nie? No, fokus, no to pójdę w intrygi tutaj. One będą dla nas najskuteczniejsze w takim graniu jako księstwo. A raczej militarnie będziemy mało działali.
Nasza rada jest trochę beznadziejna. Mistrzów szpiegu to ja też nie mam za bardzo. No może tutaj naszego syna dajmy. Tym razem nie za dobrze to wygląda wszystko, no ale no nie miałem szczęścia. Jeżeli istnieje jakiś sposób tutaj lepszy zarządzania tego, to możecie mi zawsze podpowiedzieć, bo powiem szczerze, że no bardzo niezbyt obserwowałem no tych wszystkich zmian, jakie miały miejsce w tej grze. I ogólnie robię claimy na AHE oraz rozbudowuję naszą domenę. Mamy co prawda na początku 10 deva, więc całkiem nieźle jak na start, ale zawsze można mieć więcej. W sumie naszego mistrza, tak go nazwijmy, szpiegów, wyślimy, żeby poszukał jakieś haki tutaj u naszego władcy. A nuż kogoś może sprzedamy za coś? O, już nawet jakieś wojny mamy. Kiedy? Ja mam jakąś wojnę? Kto mnie tu atakuje? Defenders? Bułgaria? Czemu ja mu pomagam? Halo? W sumie dobre pytanie, czy dla mnie uczestniczenie w takich wojnach ma znaczenie? Czy ja muszę podnieść moją armię, czy jednak wszystko będzie robił mój władca? Po prostu bardzo źle, że nas tutaj nasz biskup nie za bardzo za nami przepada. No w tym momencie nie płaci nam zbytnio podatków, jak nas nie lubi. A im bardziej nas lubi, tym większe podatki nam płaci. Trzeba będzie też z nim poprawić relacje. O, i się zgodzą na małżeństwo, bardzo mi to jest na rękę. O nie, mam syna, sklerotyka Leona. Czy jego mogę uczynić mnichem, żeby nic nie dziedziczył? Bo tutaj w sumie mamy takie aspekty tej naszej wiary. Ja nawet nie sprawdziłem, ale ja tutaj mam galanta całego rozwiniętego. Oh my god, wyjebiście? To mam nawet dość silną armię, jak na początek. No i mój 58-letni władca właśnie zachorował. No, długo nam nie porządził. Zobaczmy, jakich to rycerzy mogę zaprosić na mój dwór. No i całkiem niezłych niektórych mam. Syna wolę jednak zostawić, żeby nie był moim rycerzem, bo jeszcze zginie mi w bitwie i co się stanie? O, ten może zginąć, to super. A tych wolałbym zrobić forbid, no ale trudno. Będę marszałkiem? Super! Chyba. Nie no, jak najbardziej. Zobaczcie, jestem marszałkiem Imperium. Trzeba było brać jednak militarnego lifestyle'a. Ale naprawdę nie miał nikogo lepszego ode mnie? Ale jestem teraz bardzo blisko Eudoki. To może by tak malutki romans? W sumie czemu by nie? Chyba nie mam u niej szans jednak. W sumie to wykorzystam to do ataku na mojego sąsiada, żeby zdobyć troszeczkę naszych ziem. Czemuż by nie? Tym bardziej, że on chyba właśnie tam widziałem, jak leciał, żeby wspomóc naszego władcę w wojnie. Frajer, nie? No, wojny wypowiedziałem i od razu wyzdrowiałem. Ruch to zdrowie. Albo rzezie. Jedno z dwóch. No i dojdzie tutaj do bitwy. No niestety on ma góry. Czyli bonusy jednak dostaje tak jak w Europce, na naszych fortecach, miastach. No i bitwa wyrównana, ale dajemy radę. Czekaj, ja przegrałem? Nie, on przegrał. Dobra, lecimy za nim. No i teraz bitwa pod Koryntem. Znowu ma 500 ludzi na ich 300. Słuchaj, to tak śmieszna taka bitewka. Słynna bitwa pod Koryntem. 300 na 500. A gdzie te tysiące? Gdzie te tysiące? I znowu bitwa pod niczym. Gdzie dopadam resztki jego wojska i znowu je łoję. Ale niezłego warscora mi to daje, więc co w tym złego? O, mamy perka. No i lecimy w Shamera. Może się uda tutaj coś z tym zdziałać. Chociaż żałuję. Mogłem jednak wziąć tutaj stratega, rozwinąć do końca, mając te wszystkie bonusy. Znowu łyjenie skóry pod Koryntem. Do znudzenia. Ale tutaj już myślę, że zostanę i będę oblegał tą fortecę, bo w zasadzie ją zdobędziemy i koniec wojny. No, tylko że bez machin oblężniczych to troszeczkę potrwa. A jemu zostało 7 wiernych rycerzy. Znaczy 3 rycerzy, 4 parobków. A my chyba przegrywamy wojnę i widzę, że jest jakaś kolejna wojna. To już jest chyba wojna domowa. I o co to jest wojna? Liberty War? Ej, moje imperium się zmniejsza. Czemu? No i możemy wybrać dziedzictwo naszego rodu. W które by tutaj pójść tym razem? No nie wiem, jeszcze nie wybiorę. Dajcie znać w komentarzach. Jak myślicie, czy mam być od wojny? Od prawa? A może być mistrzem szpiegów? Albo jak zwykle, robimy super uber ród sklerotyków. Bardzo mnie to zastanawia, jakim cudem 19 rycerzy oblega to. Co? Co? Co za typek? Dobra, bądźmy szczerzy, on jest lepszy, on jest lepszy. Jej, wygrałem moją super wojnę. Uhu! No i mamy jedną domenę więcej, super. I to w sumie nie taką złą. Korynt. Dwie fortece tutaj, ej, trzeba tu przenieść stolicę chyba. Powiem wam szczerze. A teraz wojna domowa. Nie wiem, jak my to wygramy. Lecę tutaj, żeby się podpiąć pod wojska mojego
no, władcy, że tak powiem. Chociaż on dał sobie Konstantynopol oblężyć, to nie wiem, czy to wygramy. Raczej szans nie ma na to. Czekajcie, tutaj jest stolica tego, kto wszczął rebelię. A no już złapiemy kogoś z jego rodziny. Oh my god, stało się coś złego, bo... jakby to powiedzieć, upuściłem mikrofon, a w zasadzie tego zrzuciłem, więc jeżeli brzmię od tego momentu troszeczkę inaczej, to dlatego, że możliwe, że mam mikrofon popsuty, bo strasznie mi buczał, ale coś tam magicznie poustawiałem i chyba dobrze jest, chyba dobrze jest. Glorious victory, glorious victory, daliśmy radę chyba to wygrać. Dobra, na razie moje wojsko wycofałem z tej wojny domowej, okazało się, że mam w ogóle go za mało, żeby cokolwiek tutaj oblegać. Nie wiem, łaziłem po tych terytoriach, nic nie mogłem oblegać, nie wiem czemu, więc na razie go cofnąłem. Wygrywamy, ale chyba do momentu, jak tutaj stracimy to Bizancjum. Ja naprawdę się zastanawiam, jak ten Bazyleus chce utrzymać swój tron i spójność cesarstwa, tu zaraz padną mury. Przydałoby się to zaatakować, co prawda 1000 w duma, ale no doszłoby, wojsko by było. Moje imperium się chwieje. Coś złego się wydarzyło. W międzyczasie wysłałem szpiega na dwór do Epirusu, żeby szukał tutaj jakichś dowodów, zdrady, może jakichś konszachtów. No, chcę zabić tego pana. Ma 34 lata, a jego dziedzic... Nie, czekajcie, gdzie on jest? On tutaj jest, nie ma sensu szukać na niego haków. Wy naprawdę uważacie, że nieśmieszniejsze byłoby utrzymanie tego całego imperium, żeby się nie rozpadło? Tak jak patrzę, jak bot sobie radzi, to się naprawdę mu rozpada w tym momencie. A ciekawe, bo zawsze Bizancjum jednak przetrwało do końca rozgrywki. Dobra, ja będę teraz żądał Achai od mojego sąsiada. No i niedługo królestwo sobie stworzymy. Przegrał tą wojnę i nic się nie stało? A miała być wojna o wyzwolenie? Okej. Chciałem to rozumieć. Strong hook na jakiegoś biskupa. O, myślę, że on nam może wtedy pomóc tutaj bardzo. W załatwieniu pewnych spraw. Oh my god, serio zrobił se dziedzica? Dlatego trzeba się zawsze spieszyć. Okej. Chyba go żona nienawidzi. Pamiętajcie, nie chcecie wkurzać żony. Naszego mistrza szpiegów w takim razie wycofajmy, żeby jednak wspierał nasze działania. Znaleźliśmy ochotnika do przetestowania naszych mikstur. Jak miło. No i dostaję informację, że wreszcie cokolwiek nam daje ten biskup, ale musimy dalej poprawić relacje, żeby no, dał mi więcej hajsu. Ile ja tego muszę mieć? Bo żołnierze już mi daje. No to co? Próbujemy go zabić. No to się udało. Teraz czas się zabrać za młodego. Na szczęście on jest bardzo delikatny. Jak widać, mamy znacznie większe szanse na pozbycie się następcy tronu. O nie, jakaś plaga akurat w księstwie Epirusu. To źle? No spróbujmy. Czy co? Przeżył? No i tak wygląda, jakby miał zginąć. No nie. No dobra, biskup już troszeczkę dał płaci podatków i patrzcie, im bardziej nas lubi, tym więcej wojska nam dostarcza. No i mały Antanolos zszedł z tego świata. Szkoda, że tak bardzo nas to stresuje. Ale tak, tylko nie chcemy pić, jeżeli już. O, to weźmy. No nie, kolejnego spłodził, to jest jednak syn. Nie, dobra, to nie jest syn. Daughter. Okej, myślałem. No to ty możesz dziedziczyć, jak najbardziej mi to pasuje. Więc trzeba się teraz pozbyć tatusia. Tylko znowu najpierw poszukajmy tutaj jakichś pomocników. Bo nie ukrywam, tak będzie dość ciężko się go pozbyć. No, urodził mi się niestety kolejny syn, który jest jeszcze pierdzący? Świszczący? No to haczyki znalezione, spróbujmy go zabić. Użyłem mojego haka na biskupa. No to nam się udało przejąć ten tron dla nas. Co prawda najpierw dla córeczki, ale ona już jest dorosła. I nasz syn, albo wnuk w zasadzie, posiada pełne prawa do tego tytułu. A propos praw do tytułu, to myślę, że trzeba stoczyć kolejną wojnę. Tylko, on ma jakichś sojuszników. Aj, to źle. No nic, to trzeba zabić tego pana, żeby stracili sojusz. No i wtedy będzie lepiej. Spore szanse w sumie. Naprawdę, szpiegostwo jest mega mocne w tej grze. W sumie to zamiast może mordować sąsiadów, to powinienem rozwijać moje domeny, no ale... No i któż by się spodziewał, że nam się uda? Ale ja jestem głupi. Tutaj są moi sojusznicy, tutaj są sojusznicy wroga. Nie mogę. To co, może czas rzucić naszą dynastię na jakiś kolejny tron? Ktoś tu ma jakąś córeczkę? O, i zgodzą się. No to kolejna dynastia do wymordowania. Albo i nie, muszę po prostu jego dzieci mordować. Gin!
i w sumie mamy rok 881, co prawda nie przegrałem za dużo, nawet władca nie zginął, ale czekają mnie ważne decyzje i stąd pytanie do Was. Jaką drogą tutaj pójść? Co byście chcieli, żebym rozwijał drogę podboju, drogę praworządności, czy może jakąś drogę intrygi, a może znowu pobawić się w eugenikę, która jest moim zdaniem cały czas najmocniejsza w tej grze? Nie ukrywam, że bardzo bym to chciał zrobić, no ale nieważne. No i kolejne pytanie, jak mam przejąć Bizancjum? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Wrzeniając się i tak jak widzieliście, zdobyłem tron księstwa Epirusu. Tutaj w tym momencie, kiedy zacznę grać tą postacią, a w linii prostej będę nią grał, przejmę księstwo Epirusu dla siebie. I czy mam tą samą drogą zdobyć Bizancjum, a może inną drogą poprzez po prostu wyzwolenie się, podbijanie tutaj wszystkiego i następnie uderzenie i odtworzenie Bizancjum. Ewentualnie kolejna droga jest taka, że wybierzemy tutaj drogę życiową w którymś momencie na którejś postaci stewardship i tutaj jako administrator możemy spróbować przejąć Bizancjum dla siebie. Dajcie znać, którą z tych dróg chcecie zobaczyć w tej serii, bo myślę, że jest to ważne. Mamy więc trzy drogi.